Siema, siema, witam wszystkich serdecznie. Lecimy z kolejnym filmem. Tym razem zrobiliśmy sobie taki mały zlocik na Jarosławkach. Spora część ekipy przyjechała, także liczymy, że będzie fajnie połowione. No, pogoda zapowiada się 30 plus, także może być ciężko karpie 30 plus, ale no, jest trochę osób, na pewno coś tam nam się uda wydłubać i powalczyć, także zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Pierwsza moja rybka. Nie było jeszcze czasu zanęcić. Rozkładałem dopiero namiot. Pierwsze branie. Odległość jakieś 90 metrów. Wzięła na małe kuleczki. Pokażemy ją może wszystkim. Nie jest wielka jak na tutejsze warunki, ale bardzo sympatyczna. Cieszy. Dość zwinna, jak widzicie. Tak się prezentuje karpik z Jarosławek. No co, no 13 pokażę. 600. Coś tam mniej chyba. 13, 600. Zobaczymy. O, już nie chcę mi się wierzyć. To jest tak mało? To jest 9 kilo karp? No zrobić, no. Ja nie kłamię chyba, nie? Chyba nie. Tak czy siak zaliczona, gratulacje. Ta-da! Jak się wyrywa. Ta-da! To był fałszka. O, teraz jest. Poszło, akcja! Poszło. Dalej nie zdążyliśmy zanęcić. Ale idziemy do góry z wagą. Jest kolejny karp na macie. Ładnie pozuje. Ładna tylnia płetwa ogonowa. Zdrowiutki. Sympatyczny kolega z Jarosławek. Czekamy na większe. Nic nie musisz mówić. Jak tam hol? Hol jest ciężki, długi, trwa już ponad pół godziny. Nie wiem, czy damy radę, czy mamy taki podbierak. Gdzie wy te łuski widzicie, chłopaki? No jest pełno łuski. A jest, jest, okej, 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 i to jest duży w dodatku, no. Okay, kto powiedział, że nie jest mały? Nie, no więcej. Więcej ma na pewno. Więcej jest gruba, gruby jest, no o, ładny jest. No prawie, może być. Jest, no. No to mamy 20. Mamy 20. 1,7 jest bardzo mokry. Nie, myślę, że będzie zwalił, że zrobimy. Będzie 20-200, 23. Jeszcze zerujemy. Poszło 20. No w wodzie elegancko. Będą lepsze z wody niż z kołyski. No teraz zajebić. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz go pokaż. Za plecami masz swoją żyłkę. Świnka. No i że tak się robi bardzo powoli. To jest 3,6?
39. Idzie powoli, bo zapierdziela do ciebie, zobacz jak zapierdziela. Gdzie kupiłeś przecież za... Nie, co tu jest, żyłkę zwijasz? A to przechodzi przez drugą. Coś dołem. Dołem pójdzie na pewno. Nie wiem, czy dołem. Na razie jeszcze tak, jeszcze. Tak, bo zobacz, podniósł piłę. Dobra. Weź przejdź na mną. Przestawić ci poda? No. I przedobrzyłem. Oj, oj, oj. Kurczę, pióro. Amur. Kurka wodna. Amur. Jeszcze nie było widać. Kurka wodna, ale już widać szałóweczkę. Amulet zabrzmiał. Ale mały. Ale mały, 20. A to 20 coś walczyła, czy tak? Nie, tak szmata. Tak jak ten. To wyglądało. Ten też raz się okaże 20, bo też były pierwsze te. No, maluszek, potem że 12. To jest dyszka. Dyszka max. Dyszka max. Nie, taki, nie. Taki krępy jest, okrągły. No 6 kilo, ale. Poszło. Oj chyba, one tak jak Janek to sobie rybka, nieduża. Wpadła. Ale coś się dzieje w te upały przynajmniej. Coś się dzieje, jest ciepło, ale... Lato na wiosnę. No dobra, graty Bartuś. No dzięki. Jedziemy. Poszło. I walczak, no kurczę. Kolejny karpik, ostatni dzień zasiadki. Wędki były świeżo przerzucone. Hol dość trudny, rybka weszła z ściny, musiałem wejść po nią do wody, ale szczęśliwie udało się wyholować. Wersja wyścigowa. No, ładny, długi ładny kształt. Ładny, kształtny ogon. Długasek. Chyba tą rybą się żegnamy, co? Mam nadzieję, że nie, ale może to już być ostatni. Lecimy do domu. Okaże się. Niedawno, na koniec zasiadki. Ciągle ostatnią łapiemy. Jak tak dalej pójdzie, dużo będzie tych ostatnich. Graty, fajnie. Zaczęliśmy się już pakować do domu. Kolejna ryba na odjazd? Tak, ale odwiedził nas taki przybysz. Ładny. O, nawet bardzo ładny. Ładna rybka. Z przodu jeszcze może najechać. Jestem ładna, zdrowa. Bardzo cieszę. Nie pakujemy się, tak? Nie pakujemy się. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Lejcony. Lejce, dzięki. Rzucaj. Rzuć. Połóż się, lejce. To na stole położę, nie? Ogarniamy te kije. No, ja też nasza zasiadka na Jarosławkach powoli dobiega końca. Połowiliśmy kilka ładnych karpi. Widzicie je wszystkie na filmie. Kij, jakich używaliśmy, warto o nich wspomnieć. Łowisko Jarosławki, no wiadomo, wymaga długich rzutów. Dlatego używamy kij tutaj 3,90, o krzywej ugięcia 3,5 lb. No i mamy jeszcze drugi kij z nowej serii, gdzie mamy krzywą kija 3,75 lb. Pierwszy kij jest to kij z serii Carperus. 3,5 lb. Wykonanie jest z uchwytem Fuji. Przylotka startowa 50 mm umożliwia to oddawanie rzutów około 120 metrów spokojnie z zapasem. Drugi kij to kij z serii Natori. Tutaj mamy też przelotki pośrednicy 50 mm
z tym, że są to przelotki typu K. Smukłe, które redukują nam tutaj tarcie żyłki. Co tutaj warto jeszcze wspomnieć? Krzywa ugięcia. Jest 3,75 lb. Bardzo duża moc, co pozwala nam używać ciężarku rzędu 140-140 gram i oddawać rzuty tutaj spokojnie 150 metrów. Jeżeli ktoś jest dobrym rzutowcem, na pewno jest w stanie jeszcze tę odległość przekroczyć. Polecamy do łowienia rzutowego zarówno jedną, jak i drugą wersję. Które kiwać bardziej Wam się podobają, to już jest Wasza kwestia. Oba świetnie dają radę.